Thank you all. Thank you, Prime Minister. I think we can pass on the next item on the agenda. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Oświadczenie komisji, trwające przesłuchania zgodnie z artykułem 7.1 Traktatu o Unii, jeśli chodzi o Polskę i Węgry. Przypominam, iż mamy swobodę zajmowania miejsc na sali, za wyjątkiem dwóch pierwszych rzędów alokowanych przywódcom grup. Będzie jedna runda wypowiedzi grup w tej debacie. Wypowiedzi na sali będą z mównicy centralnej, za wyjątkiem zgłoszeń z sali, błękitnej karty i spraw formalnych. Proszę zwracać uwagę na listę mówców i jak Państwa czas nastąpi, proszę podchodzić do mównicy. Mamy komisję obecną wśród nas. Damy głos od razu panu Reindersowi. Proszę bardzo, ma pan głos. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie mnie po raz kolejny. Procedura zgodnie z artykułem 7, jeśli chodzi o Polskę i Węgry. Jak Państwo wiedzą, komisja uważa, że ważne jest, by utrzymać tę procedurę na porządku obrad Rady. Komisja jest do dyspozycji Rady, by wspierać w tych ramach Państwa na wypadek przesłuchania w Radzie. I doceniamy oczywiście debatę tutaj na plenum. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, jak Państwo wiedzą, było piąte przesłuchanie zgodnie z artykułem 7 w Radzie do Spraw Ogólnych 22 lutego. Komisja poinformowała Radę na temat wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim miesiącu. W szczególności mam tutaj na myśli szereg decyzji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce celem zakwestionowania zmian w tym porządku konstytucyjnym. Te zmiany nas skłoniły do wszczęcia procedury traktatowej, ale też jeśli chodzi o uwagi, jakie usłyszeliśmy na temat braku niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Komisja też Radę poinformowała na temat szeregu decyzji Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Praw Człowieka, gdzie podkreślono niepokój Komisji w zakresie praworządności w Polsce, głównie jeśli chodzi o niezależność wymiaru sprawiedliwości. Komisja doszła do wniosku, iż sytuacja na miejscu jest źródłem niepokoju. W ostatnich tygodniach z bliska śledzimy zmiany ustawodawcze, jeśli chodzi o zmiany w systemie prawnym Polski celem rewizji systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce. Widzimy, że jest pewna dynamika celem reformy reżimu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce. Jest znakiem pozytywnym, ale znaczenie koniec końców będzie miała skala
w jakiej będą przyjęte przepisy prawne w parlamencie polskim. I zobaczymy, czy te zmiany odniosą się do wymogów opisanych w Trybunale w orzeczenie z 14-15 lipca. Też stwierdzono w zeszłym tygodniu. Rząd polski przedstawił dwa projekty celem fundamentalnej zmiany sądów powszechnych. Na przykład chodzi o zmianę struktury sędziów i chodzi o przenoszenie sędziów. Rozumiemy, że ten projekt ustawy jest teraz przedmiotem konsultacji publicznych. I podkreślam, że w tym zakresie jakiekolwiek nowe akty prawne tyczące się wymiaru sprawiedliwości będą musiały zapewniać zgodność z przepisami europejskimi, jeśli chodzi o niezależność wymiaru sprawiedliwości i też jeśli chodzi o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. Komisja nadal będzie śledzić z bliska zmiany ustawodawcze i jak Państwo wiedzą, wszystko to zgodne jest z decyzjami Trybunału czy z orzeczeniami Trybunału, na przykład jeśli chodzi o środki tymczasowe czy z decyzją w zakresie kary 1 000 000 euro dziennie na wypadek braku implementacji tych decyzji. I mamy teraz 160 milionów euro tego rodzaju kar do czasu, aż nastąpią pozytywne zmiany w Polsce. Jeśli chodzi o sytuację na Węgrzech, to komisja miała możliwość wyjaśnienia już wielokrotnie, że ma jeszcze nadal szereg obaw, które wyraziła Parlamentowi Europejskiemu w najnowszej opinii, jeśli chodzi o artykuł 7 i stosowną procedurę. Komisja stwierdziła jednoznacznie, że bez względu na stanowisko, jakie zajmie Rada, zgodnie z artykułem 7, musimy zapewnić uczciwe przepracowanie propozycji parlamentu. Rada to podkreśliła na Radzie Ogólnej w zeszłym roku, gdzie dyskutowano stan gry czy stan sytuacji na Węgrzech. Czwarte przesłuchanie dla Węgier zgodnie z artykułem 7 zaplanowane jest na 23 maja i doceniamy działania prezydencji francuskiej, mianowicie, że to przesłuchanie umieszczono na porządku obrad Rady. Obok artykułu 7 i tej procedury komisja też ma inne instrumenty celem obrony praworządności i nie zawahamy się, by z tych instrumentów skorzystać. Na przykład rozporządzenie o warunkach czy warunkowości w zakresie praworządności. Chodzi o ochronę interesów finansowych Unii przed naruszeniem przepisów. W zeszłym tygodniu komisja wysłała notę pisemną Węgrom zgodnie z tym rozporządzeniem. Komisja określiła szereg problemów w dziedzinie praworządności, na przykład korupcja, które stanowią uzasadniony powód dla wszczęcia procedury zgodnie z warunkami ogólnymi praworządności i warunkowości. Te problemy oznaczają ryzyko dla dobrego zarządzania finansami europejskimi, czy też ryzyko dla interesów europejskich w sposób bezpośredni. Określone problemy wraz z znanymi już rekomendacjami komisji połączone z brakiem środków celem naprawienia tych kwestii są wskazówką dla poważnego ryzyka dla dobrego zarządzania budżetem Unii i dla ochrony interesów finansowych Unii. Węgry mogą teraz złożyć swoje obserwacje w przeciągu 2 miesięcy. Mogą przyjąć środki celem odniesienia się do tych rezultatów. Tego rodzaju notyfikacja na piśmie jest pierwszym formalnym krokiem procedury zgodnie z rozporządzeniem o warunkowości. W tym rozporządzeniu opisane są mechanizmy wymiany informacji między Komisją a danym państwem, tak by reagować na wnioski Komisji w zakresie ochrony budżetu europejskiego. I tu Węgry mają możliwość przedstawienia czy podjęcia środków naprawczych. My będziemy nadal śledzić sytuację we wszystkich państwach członkowskich w oparciu o to samo rozporządzenie.
Komisja również nie zawaha się przed wszczęciem procedur naruszenia przepisów, jeśli chodzi o niepokój związany z naruszeniem praworządności. Jeśli chodzi o Węgry, Komisja wszczęła szereg procedur dotyczących się poszanowania wartości unijnych. Te procedury tyczyły się prawa społeczeństwa obywatelskiego, swobody akademickiej, prawa migrantów do składania wniosków azylowych, czy też praw osób LGBTIQ. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to w grudniu mówiłem, że Komisja podjęła decyzję, by wszcząć nową procedurę naruszenia przepisów wobec Polski, jeśli chodzi o Polski Trybunał Konstytucyjny i jego najnowsze orzecznictwo, które expressis verbis kwestionuje prymat prawodawstwa europejskiego w orzecznictwie Trybunału. Tutaj Komisja też posługuje się innymi instrumentami, takimi jak semestr europejski. W roku 2019 Rada na wniosek propozycji Komisji rekomendowała Komisji wzmocnienie swoich ram antykorupcyjnych i rekomendowała wzmocnienie niezależności wymiaru sprawiedliwości. W roku 2020 Rada rekomendowała w Polsce wzmocnienie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Przy ocenie planów naprawy dla poszczególnych krajów Komisja weryfikuje, gdzie te plany mogą przyczynić się do naprawy części czy wszystkich wyzwań określonych w rekomendacjach dla poszczególnych krajów. Co więcej, w lipcu Komisja publikuje trzecie sprawozdanie roczne z praworządności. Po raz pierwszy sprawozdanie będzie zawierać rekomendacje, które mają pomóc państwom członkowskim w działaniach następczych w szeregu kwestii, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, zwalczanie korupcji i system wzajemnej kontroli równowagi. Chcemy wspierać państwa członkowskie w implementacji praworządności, tak by zapobiegać powstawaniu czy pogłębianiu problemów. Podsumowując, wyrażam ubolewanie, że dzisiaj nie jestem w stanie uwzględnić żadnych zmian pozytywnych, jeśli chodzi o praworządność w Polsce czy na Węgrzech. Mogę tylko mieć nadzieję, że trwające procedury w ramach artykułu 7, podobnie jak inne procedury, które mówiłem, pozwolą władzom polskim i węgierskim na to, by przemyśleć, jak mogą zareagować na te obawy. Będziemy oczywiście nadal działać, interweniować przy każdej okazji w Radzie do Spraw Ogólnych. Będziemy kontynuować nasze prace w ramach wszystkich innych procedur, które wszczęliśmy, aż nastąpi pełna implementacja systemu prawnego na Węgrzech i w Polsce, jeśli chodzi o standardy europejskie, które współdzielimy w całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Thank you, Commissioner. Dziękuję bardzo panu komisarzowi i teraz niezwłocznie oddaję głos w imieniu EPL-u panu Jerunowi Lenarsowi. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo. Zanim przejdę do mojej wypowiedzi, muszę przyznać, że to jest rozczarowujące, że ta debata jest tylko z panem. Proszę nie traktować tego osobiście, ale po lewej stronie mamy puste krzesło, podczas gdy wiemy, że w kontekście artykułu 7 zdanie Rady jest kluczowe. Szkoda, że Rada nie jest obecna na tej debacie. Podczas sesji plenarnej w marcu czy w kwietniu już rozmawialiśmy na temat obecnych procedur i na temat braku postępów, jeśli chodzi o ochronę praworządności. Tak więc dziś dobrze jest spojrzeć na aspekty proceduralne. Dla
EPL-u Unia Europejska jest przede wszystkim wspólnotą wartości. Demokracja, praworządność to jest to, co nas trzyma. Możemy robić wszelkie postępy w obszarze polityki handlowej na wspólnym rynku, ale bez wspólnego zobowiązania, aby chronić nasze wartości, nie będzie to nigdy zrównoważone w przyszłości. W jaki sposób możemy tworzyć wspólny obszar sprawiedliwości, bezpieczeństwa, jeśli nie możemy liczyć na ochronę dla sędziów, skoro jak możemy oczekiwać, że małe i średnie przedsiębiorstwa będą mieć równe warunki konkurowania, jeśli nie możemy mieć gwarancji, że państwa członkowskie będą przestrzegać przepisów, które przyjmujemy wspólnie i jak możemy tutaj oczekiwać również wyników, jeśli wybory są pozbawione takiej możliwości równego konkurowania. I dlatego też zawsze bardzo surowo patrzyłem pod tym względem na kraje, które chcą przystąpić do Unii Europejskiej. Zasada praworządności oraz kryteria kopenhaskie są tu kluczowe i z bardzo dobrych powodów. Ale niestety, gdy spoglądamy w przeszłość, to w momencie, kiedy tylko traktat akcesyjny jest podpisany, to już nagle te wymogi przestają być takie surowe. A i tak nie powinno być, ponieważ tu oczekujemy zobowiązań ze strony wszystkich instytucji. Doroczne sprawozdanie Komisji w sprawie praworządności jest również pożądanym krokiem, ponieważ to nie jest coś, co dotyczy tylko jednego czy dwóch krajów. To jest coś, nad czym wszystkie państwa powinny pracować. W przypadku mechanizmu na rzecz warunkowości to jest historyczny krok, aby koncentrować się na wartościach, aby mieć pewność, że pieniądze podatników nie są wykorzystywane, aby podminowywać, aby osłabiać praworządność, demokrację, aby wzmacniać to. I cieszymy się również z decyzji Komisji, aby wysłać formalne notyfikacje do Polski i do Węgier. Chodzi tutaj o to, aby okazać pełne polityczne zaangażowanie, aby ta procedura zakończyła się sukcesem. Ponieważ podobnie jak doroczne sprawozdanie i mechanizm warunkowości są koniecznymi mechanizmami w ramach artykułu 7, to tu bez odpowiedniego zaangażowania w Radzie wartość dodana będzie zawsze ograniczona, ponieważ przez długi czas widzieliśmy, że to było jak trochę jak Voldemort i Harry Potter. Praworządność nie powinna być wymieniana w Radzie. Nikt tego nie chciał. Natomiast podczas prezydencji francuskiej widzimy, że działania jednak przemawiają silniej aniżeli słowa i tego potrzebujemy. Przywódcy nie mogą tylko za każdym razem mówić o praworządności, a następnie gratulować sobie, odhaczać to z listy rzeczy do zrobienia i przystępować do działań jak zwykle. My potrzebujemy tutaj bardzo konkretnych zaleceń. Zaleceń, którym towarzyszyć będą bardzo surowe terminy, a jeśli tych terminów nikt się nie wywiąże, wówczas musimy sprawdzić, co oferuje nam artykuł 7. Nie możemy pozwolić na to, aby nasze wspólne wartości były ryzykowane i to chcemy wyrazić w tej rezolucji, pokazać prawdziwe zaangażowanie, aby osiągnąć rzeczywisty postęp w tym zakresie. I wiem, że są osoby, które mówią, że wraz ze straszną wojną w Ukrainie nie jest to teraz moment, aby koncentrować się na aspektach praworządności, że to nieuczciwe, aby teraz zaprzątać głowy Polaków i Węgrów praworządnością, skoro przyjmują uchodźców, ale powtórzę to, co powiedziałem w ubiegłym tygodniu. Tak, potrzebujemy solidarności. Musimy pomagać państwom członkowskim, najbardziej dotkniętych, którzy goszczą setki tysięcy uchodźców. Ale powiedzmy jasno, pomagać państwom członkowskim radzić sobie z bezprecedensowym kryzysem nie może oznaczać, że umilkniemy, jeśli chodzi o kwestie związane z praworządności. Podczas gdy Ukraina umiera dla wolności, byłoby cynicznym, aby przymykać oko na te same problemy.
w naszym kraju. Rosja Putina powinna być przestrogą dla nas wszystkich. Niebezpieczeństwo jest niebezpieczeństwo systemu, gdzie brak jest odpowiednich kontroli. Powinniśmy walczyć o te wartości z tym większym zaangażowaniem u nas w domu. Dziękuję bardzo. I teraz pani Katarina Barley, bardzo proszę, w imieniu socjaldemokratów. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. I po raz kolejny mówimy o sytuacji w Polsce i na Węgrzech. I ja spotykam ludzi, którzy mówią, dlaczego tym się zajmujemy? To są ich kraje. Co to ma wspólnego z nami, jeśli pogarsza się stan demokracji i praworządności w niektórych państwach członkowskich? Cóż, ostatnia debata nazywała się This is Europe, to jest Europa. I tego to dotyczy. Kim jesteśmy my jako Unia Europejska? Kim chcemy być? I dlaczego tak wiele osób na całym świecie patrzy na nas jako miejsce, do którego można się zwrócić, gdy jest się w potrzebie? Tak jest, dlatego że mamy bardzo klarowny fundament wartości. Mowa o nim jest w artykule 2, który podpisał wszystkie państwa członkowskie i warto jest na to spojrzeć. Jakie tam są wartości? Uszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność, uszanowanie praw człowieka z uwzględnieniem osób należących do mniejszości. I to jest coś, co rzeczywiście często tutaj jest przedmiotem wielu błędów. Niektórzy myślą, że zostali wybrani w wyborach i teraz mogą robić, co chcą. Tym nie jest demokracja. Demokracja oznacza, że oczywiście jako większość ustalamy przepisy, zasady, ale musimy również uszanować mniejszości, tych, którzy myślą inaczej, żyją inaczej. Dokładnie tego dotyczy Unia Europejska. W niektórych państwach członkowskich tak jest, w innych nie. I tu nie chodzi o ludzi. I chcę powiedzieć to jasno. Tu nie chodzi o ludzi w Polsce czy na Węgrzech, którzy w tym momencie wykonują znakomitą pracę, przyjmując uchodźców. To są rządy. To rządy, do których musimy się zwrócić w tej sprawie. Na Węgrzech w ciągu ostatnich 9 lat nie widzieliśmy uczciwych wyborów. Tak mówi OBWE. Media są pod kontrolą rządu. Osoby LGBTI są pozbawiane praw. Korupcja jest wszędzie. W Polsce sytuacja jest inna, ale nie jest, też nas martwi. 7 lat temu zniesiono niezawisłość sądów, mamy problemy z Trybunałem i teraz również mamy negowanie prymatu prawa europejskiego. Fakty są faktami, nie musimy o tym rozmawiać. Trybunał Europejski oraz Trybunał Praw Człowieka dopatruje się systematycznego łamania praw w tych obszarach i to musi się skończyć. Nie tylko my tego oczekujemy, ale także oczekują tego Europejczycy. Konferencja o przyszłości Europy pokazuje, że jest to jeden z najważniejszych elementów. Ludzie reprezentujący obywateli mówią jasno, że wszyscy powinniśmy zagwarantować ochronę wartości europejskich tak, jak zostały one wyszczególnione w traktacie. A Unia Europejska ma odpowiednie instrumenty, między innymi procedurę w ramach artykułu 7. Jest to silny sygnał. Tu nie chodzi tylko o ochronę ludzi w Polsce, na Węgrzech, ale ochronę nas wszystkich. Ochronę naszych wartości, naszych praw, pieniędzy podatników. I najwyższy czas, aby tak zrobić, aby chronić te wszystkie elementy. Komisja i Parlament odesłały sprawę do Rady. Rada musi podjąć działania. Padły obietnice, że tak się stanie, ale gdzie są te zabiegi, aby chronić praworządność w Europie? Unia Europejska domaga się od Rady trzech rzeczy.
Po pierwsze, przejrzystości, jeśli chodzi o decyzje. Obywatele mają prawo to wiedzieć i żądają takiej wiedzy. Po drugie, należałoby mieć również działania następcze po zaleceniach i proszę mi wierzyć, tutaj niepotrzebna jest jednomyślność. I po trzecie, proszę rozważyć fakt, że już jesteśmy na tym etapie. Mamy pisma pod adresem Polski, Węgier, doroczne sprawozdania orzeczenia Trybunału Europejskiego i Praw Człowieka. Dziś wysyłamy silne przesłanie pod adresem Rady. Państwo, Rada, rządy, państwa członkowskie są winne tego obywatelom europejskim i wszystkim tym, którzy patrzą na nas za wartości, którzy walczą, którzy oddają swoje życie właśnie, aby bronić tych wartości. Dziękuję bardzo. I teraz na 4 minuty pan Michał Szymeczka, bardzo proszę. Thank you very much, Madam Chair, Mr. Commissioner, dear colleagues. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Szanowni Państwo, no problem z praworządnością w Unii jest taki, że czy z agresją jest taki, że jak się nie oprzemy jej, to agresor się posuwa. Widzimy to na przykładzie prezydenta Putina. Też widzimy podobne zjawiska w Europie, zduszanie mediów, ograniczenie wymiaru sprawiedliwości. Miliony przekierowane do kieszeni oligarchów, czy też partii rządzących. Mamy takie rządy państw członkowskich, które prześladują sędziów i w ten sposób chcą rozmontować wymiar sprawiedliwości. To wszystko się dzieje w Unii Europejskiej, wspólnocie demokratycznej czy wsparciu finansowym Unii. Mimo tych wszystkich mechanizmów i narzędzi, które mamy do dyspozycji, by bronić naszych wolności. Artykuł 7 i ta procedura wydaje się na pierwszy rzut oka całkiem prosta. Rekomendacje i potem sankcje. Zatem na papierze to jest bardzo dobre narzędzie, ale w praktyce Rada z tego instrumentu uczyniła bezzębnego tygrysa. Dzisiaj po wszystkim tym, co się wydarzyło na Węgrzech, Rada nie zdołała nawet uzgodnić, że to oznacza istotne naruszenie wartości europejskich. I na szczęście po pewnych wahaniach komisja w końcu wszczęła rozporządzenie o warunkowości. A nawet tutaj widzimy ryzyko, że zakres działań będzie zbyt wąski. Nie uda nam się odnieść do systemowych braków i ryzyk, które wynikają z braku systemów kontroli. A właśnie po to jest to rozporządzenie. Koledzy, koleżanki, pamiętam ostatnim razem wielu z Was mówiło, że kiedy mamy tę debatę, sytuacja jest bezprecedensowa, mamy pełną wojnę na naszych granicach, po masakrze w Mariupolu, w Buczy. Teraz ja tutaj ze zdziwieniem słyszę wiele głosów na tej sali, że w czasie wojny może nie powinniśmy bronić naszych zasad demokracji w Unii, ale nie, no ja uważam przeciwnie, właśnie odwrotnie. Po inwazji Putina wielu mówiło, że teraz znajdujemy się w dłuższym konflikcie między demokracją i autokracją, między modelem Putina i naszym modelem europejskim, między tyranią i brutalną siłą. Ja zgadzam się. To rzeczywiście jest ten konflikt, przed jakim stoimy. Trudno teraz nam jakoś rozwodnić nasze własne reguły. Inaczej, jak mamy sobie poradzić w tym konflikcie, który na nas spadł? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Szymecka. Teraz głos zabierze pani Delbos-Corfield, Zieleni. Proszę bardzo, 2 minuty 30. Rzeczywiście, no po raz kolejny spotykamy się, by dyskutować. Artykuł 7, ciągle te same osoby na sali. Istotna nieobecność Rady, która nas przepełnia smutkiem i niepokojem.
ostatnich latach widzimy w końcu u nas zbudowana została kultura praworządności na debacie na temat gospodarki. Widzieliśmy obecność Rady, a teraz nie. No to ciekawe jest wszystko. Zatem nie pierwsza, nie ostatnia, na pewno taka nasza rezolucja. W parlamencie musimy kontynuować tę pracę. Procedura artykułu 7 nie jest brana na serio przez Radę i tutaj rola parlamentu, który wszczął tę procedurę. Ale też jeśli chodzi o realny i praktyczny wpływ nas, tej procedury, na życie normalnych Polaków i Węgrów. Ich życie musi być wzięte po prostu na serio. Oni są pozostawieni sami sobie. Oni nadal nazywają się obywatelami Unii, ale mogą czuć się troszkę zostawieni, porzuceni, ponieważ w ostatnich miesiącach słyszymy bardzo wiele nieprawdziwych informacji, bardzo wiele karykaturalnych wizerunków Unii Europejskiej krąży. Zatem wielu profesorów prawa europejskiego broni z czystym sumieniem tej procedury i a ci, którzy mogą się tą procedurą posłużyć, nasi politycy tego nie robią. I potrzebujemy tutaj oczywiście procedury o naruszenie przepisów ze strony komisji. Tu też komisja nie robi dość dużo. Komisja pozostaje rozsądna. Potrzebujemy mechanizmu warunkowości finansowej, w szczególności jeśli chodzi o Węgry, ponieważ tam Węgry są bardzo źle wykorzystywane, jeśli spojrzymy na poziomy korupcji. I potem procedura artykułu 7 jest też podstawą, ponieważ nie ma warunkowości, jeśli nie było uprzedniej naszej zgody wyrażonej na piśmie co do tego, że nastąpią braki w praworządności. Zatem muszą być tutaj gwarancje proceduralne. Temat jest trudny, ale nie można tu powiedzieć, że działamy przedwcześnie. Działamy w interesie zbiorowym. Jest to narzędzie dziś, które nie jest wykorzystywane w sposób logiczny, ale celem handlów politycznych. Każdy sobie rzepkę skrobie, w zależności od tego, jaka jest prezydencja i tak dalej, sprawy się poruszają albo się zatrzymują. Zatem do tej pory nie było jeszcze przesłania w sprawie Polski. Było jedno na temat Węgier, dobrze. Potrzebujemy rekomendacji dalszych. Te rekomendacje muszą być przegłosowane. I ważne jest, by tę agendę wypełnić. Nie możemy porzucić obywateli węgierskich i polskich samym sobie. I jesteśmy w ramach mechanizmów prewencyjnych artykułu 7, a nie w mechanizmach sankcyjnych. Jesteśmy na samym początku tego procesu i tu już nam się nie udaje. Zatem Rada, Komisja na rok 24 wtedy będzie przewodniczyć Unii, mają przewodniczyć Węgry. Czy to jest normalne, że przewodnictwo ma sprawować kraj, co do którego mamy obawy, że nie jest to kraj w pełni demokratyczny? Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan Czekardi. Idę. Pani Czekardi. Dio la benedica. Benedica la sua famiglia e l'Ukraina. Papież Franciszek powiedział: błogosławieństwo dla Pana i Pana rodziny na Węgrzech w trakcie audiencji premiera Węgier. To było piękne spotkanie, pełne sensu i to był prawdziwy policzek dla lewicy europejskiej, która od lat chce atakować Węgry i Polskę poprzez różnego rodzaju działania, tylko dlatego, że w tych krajach są prawicowe rządy. Procedura ochrony praworządności dokładnie zaczyna wszczęta w momencie, kiedy po raz kolejny został wybrany Viktor Orban na Węgrzech i wtedy będzie to wysłuchanie. I to jest absurdalne i to jest szkodliwe. Chcę przypomnieć, że w tych tragicznych dniach 3 miliony Ukraińców zostało przyjętych w Polsce i 500 000 na Węgrzech. Europa musi się wykazać solidarnością, a nie zagrożeniem sankcjami. Mamy
tyle obaw dotyczących praworządności w tych dwóch państwach, ale czy przypadkiem nie doceniamy bardziej gorszego zagrożenia, że się narazi na szwank zasadę subsydiarności, która jest też podstawą Unii Europejskiej. Mówi się, że Polska narusza zasady unijne, naruszając zasadę trójpodziału władzy. A co z subsydiarnością? Do jakiego momentu Unia Europejska może interweniować w formowanie wymiaru sprawiedliwości sądów w danym państwie? W niektórych państwach sędziowie tylko i wyłącznie odpowiadają tylko lewicy i te państwa sobie pozwalają osądzać Polskę i Węgry. Na pewno w Polsce i na Węgrzech są to media publiczne, są bardziej prorządowe niż przeciwko rządowi. A czy we Włoszech, czy we Francji jest inaczej? Absolutnie nie. I także wszystkie sprawy dotyczące praw seksualnych to są fałszywe wiadomości. To nieprawda, że nie są uznawane związki jednopłciowe na Węgrzech, tylko że to nie zostało narzucone przez Włochy i tak jest, przepraszam, przez Unię Europejską i tak jest podobnie. Chodzi tutaj o cywilizację europejską, która mówiła właśnie o prawach człowieka, o dobrobycie. To jest rozwój właściwie bezprecedensowy i wielki pluralizm powstał w naszym kontynencie. Współpraca między państwami, różnymi językowo, różnymi kulturowo sprawiły, że Europa jest tak wielka. Ale zamiast to uznać, tworzy się podziały, tworzy się konflikty. Premier Orban czwarte wybory z rzędu wygrał zupełnie uczciwie. I mówi się, że jest... I teraz trzeba wyjaśnić, dlaczego Orban tak bardzo był docenianym przywódcą w ramach partii EPL tu w parlamencie. Opublikowano felieton znanego dziennikarza angielskiego, który mówił, że rząd węgierski wykorzystywał fundusze europejskie, by wspierać rodziny, by sobie przysporzyć popularności. I krytykuje się go za to tak bardzo, że aż podlega ten rząd sankcjom. Myślę, że Unia Europejska musi wreszcie zaprzestać zwalczania legalnie wybranych rządów państw członkowskich i się skupi na ochronie Europy, która jest zagrożona przez wrogów, tych, którzy zawsze stoją u naszych drzwi, którzy zawsze są gotowi nas zaatakować, a my zawsze na nich nie patrzymy, tylko ignorujemy. Patrzymy tylko na to, co dzieje się w środku. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Brudziński. W imieniu EKR. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, zacznę od cytatu słów, które 2 tygodnie po agresji Rosji na Ukrainę wypowiedziała była ambasador USA w Polsce, przyznając w tym samym wywiadzie, że sama często nie zgadzała się z polskim rządem. Cytuję: Unia zajmuje się w tej chwili praworządnością w Polsce i debatuje nad sankcjami. Pora powiedzieć to głośno. Jeśli chodzi o problem z praworządnością, spora część z tego, co docierało na Zachód, była efektem rosyjskiej dezinformacji. Zarówno Unia, jak i Ameryka przyjmowały ją bezkrytycznie, stwierdziła pani Mosbacher. Dziś minęło ponad 2 miesiące od ataku Putina. W tym czasie byliśmy świadkami bohaterstwa Europejczyków i kompromitacji europejskich elit. Myślę tu o busach i ciężarówkach na niemieckich, włoskich czy belgijskich numerach rejestracyjnych, które można było spotkać na polskich autostradach, gdy wiozły pomoc humanitarną na Ukrainę. Myślę też o politykach francuskich czy niemieckich, którzy wisieli na telefonie ze zbrodniarzem wojennym i prześcigali się w pomysłach, jak zablokować albo ominąć nałożone na niego sankcje. To, co w tym czasie robiła Polska? Dumni Polacy bez finansowego wsparcia z Brukseli przyjęli głównie do swoich domów miliony uchodźców z terenów objętych wojną, a polski rząd nawet słowem nie wspomniał na temat relokacji. Nasz kraj stanął na czele humanitarnej i wojskowej pomocy dla naszych sąsiadów, a nasi politycy budzili sumienia europejskich elit. Słowa premiera Morawieckiego o tym, że gazociągiem Nord Stream płynie krew niewinnych ludzi, przejdą pewno do historii. Po co zaplanowaliście tę debatę o naszej praworządności? Czy chcecie zagłuszyć swoje palące sumienia? Wstyd, o którym każdego dnia przypominają wam wasi dziennikarze i obywatele. Ponad 1 000 000 Ukraińców zostało porwanych i wysłanych do Rosji, często na Syberię. To samo robił z Polakami 80 lat temu Stalin, a to wszystko dzieje się na naszych oczach. A co robicie wy, europejscy politycy? Politycy, którzy mają czelność dzisiaj pouczać polski rząd. Wasz Zielony Ład ma być zasilany ruskim gazem.
Wasi przywódcy namawiają wasze firmy, by nie likwidować biznesu w Rosji, bo marzą wam się brudne, poplamione krwią ruble, które wymienicie na euro rzekomo już czyste. Tej plamy na honorze już nie zmyjecie. Historia wam tego nie zapomni. Możecie próbować ganić Polaków, ale to nasz kraj jest dzisiaj na ustach całego wolnego świata. Wiele już powiedziano o ofiarności Polaków w niesieniu pomocy humanitarnej i przyjmowaniu uchodźców. To teraz jeszcze jeden cytat z ostatnich dni na temat działań rządu. Rządząca w Polsce partia PiS odetchnęła i zyskała więcej prestiżu dzięki twardej polityce wobec Rosji po latach bycia pod lupą Brukseli. Pisze to prestiżowy hiszpański dziennik, wskazując, że to nasz rząd w wielu sprawach miał rację i dziś korzysta z tego, by pokazać, co naprawdę dzieje się w naszym kraju. Dziś jest ważny dzień dla Polaków, święto narodowe. Ustanowiono je na pamiątkę Konstytucji 3 maja, tej sprzed 231 lat, kiedy Polska reformowała się, by uniknąć niemiecko-rosyjskiego zaboru, kiedy Polska była przykładem dla Europy, wprowadzając pierwszą konstytucję właśnie na naszym kontynencie, dającą wiele wolności najsłabszym, tych, których wyzyskiwała pańszczyzna, ówcześnie rozpowszechniona w Europie forma niewolnictwa. Chciałbym zapytać Francuzów, jak byście się czuli, gdyby was 14 lipca ktoś próbował pouczać, prowadził debatę na temat brutalnej reakcji policji na protesty żółtych kamizelek i próbował strofować za to wasze władze. Dlaczego więc psujecie święto Polaków? Dlaczego próbujecie odebrać nam prawo do bycia dumnymi Europejczykami? W dniu naszego najważniejszego narodowego święta to Konstytucja 3 maja była wzorem dla waszych konstytucji. Dziś o tym zapominacie i zakończę słowami. Niech żyje Polska, niech żyje Europa, ale Europa oparta o prawdziwe wartości, te wywiedzione ze Starego Nowego Testamentu, z filozofii greckiej, z prawa rzymskiego, a nie z neomarksistowskiego, lewackiego bełkotu. Dziękuję bardzo. Now the floor. Dziękuję bardzo i teraz Bjorn. Thank you. Oh. Halo. Quelqu'un qui a vu la présidence française? Quelqu'un? Czy ktoś widział prezydencję francuską? Ktoś widział? Nie ma ich. Robimy sobie debatkę o demokracji, o praworządności, ale ich nie ma. Intéressant. I teraz wiemy wszyscy, przyjaciele. Wszyscy wiemy, że ataki na demokrację są daleko idące. Węgry już nie mogą być uznane za prawdziwą demokrację. I teraz tam ma miejsce instytucjonalizacja poglądu, że większość ma nieograniczoną władzę, by podminować niezależność wymiaru sprawiedliwości, by zamykać media, by ograniczać pluralizm mediów, by kontrolować kształcenie, edukację, by uciszać społeczeństwo obywatelskie i by ograniczać prawa fundamentalne. Czy mogę prosić kolegów, koleżanki, by siedli ciszej, bym mogła skończyć moją wypowiedź? Please, colleagues, we have a... Koledzy, koleżanki, debata trwa. Proszę cicho wchodzić. Jestem przekonana, że wiele osób się interesuje tą debatą. Chodzi o demokrację. Słuchajcie uważnie. Kto płaci najwyższą cenę za te ataki na demokrację? Kobiety, moje lesbijskie siostry ze społeczeństwa LGBT. In several of the EU member states. Te osoby stają się ofiarami, kozłami ofiarnymi w Polsce i na Węgrzech. To mniejszości, to Romowie, którzy są dyskryminowani. Nie jest to nic nowego dla niektórych z nas, że jesteśmy atakowani przez siły polityczne ultrakonserwatywne. To zawsze boli, to zawsze ogranicza życie ludzkie, to zawsze jest potencjalnie niebezpieczne. A kiedy te ataki mają miejsce w kontekście, gdzie instytucje i sądy powszechne nie działają, to jest to coś zupełnie odmiennego. Czasami nawet państwo prześladuje swoich obywateli. Jest to wtedy coś zupełnie innego. Mamy do czynienia z prześladowaniem przez państwo i żyjemy w Europie roku 2022. Proszę o tym pomyśleć przez chwilę. Komisja robi tak mało, Rady nie ma na sali. Jak to możliwe?
Proszę nie myśleć, że obywatele was nie widzą. Oni widzą, że tutaj jakoś bezradnie coś usiłujecie zrobić, ale nie potraficie. Zatem trzeba spotkać się w Radzie, przyjąć rekomendacje. Komisja nie może finansować rządów niedemokratycznych. Macie priorytety i trzeba pozywać państwa członkowskie o naruszenie praworządności. Jeśli trzeba będzie, może trzeba będzie stworzyć nowe narzędzia. Przyjaciele, demokracja w Unii Europejskiej nie działa. Albo jesteście po stronie tych, którzy sądzą, że trzeba ją naprawić i wtedy trzeba zrobić wszystko, co możliwe, by ją naprawić. Albo jesteście po stronie tej równi pochyłej rezygnacji, bezradności, akceptacji działań tych rządów. Ja wiem, po jakiej stronie ja stoję, po stronie demokracji, praworządności i praw podstawowych. Jestem po stronie tych, którzy walczą w Polsce i na Węgrzech o utrzymanie tych praw. Kontynuujemy walkę na rzecz naszych praw, naszych wartości. Dziękuję. Thank you, Ms. Bjork. Dziękuję bardzo, pani Bjork. Głos zabierze pan Hidvegi. 3 minuty, proszę bardzo. Dear colleagues, thank you very much. Koleżanki i koledzy, dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Procedura z artykułu 7 trwa od 4 lat wobec Węgier, bez żadnych namacalnych wyników. Jest ku temu powód. Oskarżenia nie są oparte na faktach, nie mają na charakteru prawnego, a wyłącznie polityczny. Węgry krytykuje się ostro od lat, a to dlatego, że chcemy mieć prawo do wypowiadania się w sprawie swojej niezawisłości. Tyczy się to także kryzysu imigracyjnego z 2015 roku, kiedy ustaliliśmy, że to tylko Węgrzy mają prawo decydować o tym, kogo wpuszczą do swoich krajów i mam prawo także rozróżniać między uchodźcą a imigrantem ekonomicznym. Siły lewicowe, propagujące otwarte społeczeństwo a la George Soros, nie odpowiadała mi ta polityka. Rozpoczęła ofensywę wobec mojej ojczyzny. Krytykowano nas, bo według nas małżeństwo zawiera się między mężczyzną i kobietą i to matka jest kobietą, a mężczyzna ojcem. To Węgrzy o tym decydują. Na Węgrzech i dla Węgrów. Atakuje się także nas dlatego, ponieważ uznaliśmy, że będziemy chronili nasze dzieci. Uznaliśmy, że to prawo rodzica, który będzie określał, jaką oświatę seksualną jego dziecko otrzyma. A na pewno nie będzie się godził na to szaleństwo genderowe, które opanowuje świat zachodni. Owet w rozrzew ideologiczny był pożywką dla nieuzasadnionych oskarżeń. Chociażby ten śmieszny pogląd, że na Węgrzech nie panuje swoboda mediów. Tymczasem jest odwrotnie. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, na Węgrzech media chrześcijańsko-demokratyczne, prawicowe istnieją i rozkwitają. Tymczasem oskarżenie o korupcję nie wskazuje na to w tym przypadku 9-letni wzrost gospodarczy. Gdyby korupcja występowała, byłby on niemożliwy. Ten sukces gospodarczy przyniósł korzyści dla całości naszego społeczeństwa, a nie kilku wyizolowanych biznesmenów. W przeciwnym wypadku rząd nie uzyskiwałby większości, nie wygrywałby wyborów. Także Węgrzy mają prawo do swojego kraju. Nie życzymy sobie dyktowania naszych wartości i przekonań. Dziękujemy za to. Sami sobie je zdefiniujemy. 18 lat temu, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, gdzie chcemy należeć, po 4 dekadach dominacji Związku Radzieckiego. Chcieliśmy trzymać się tradycyjnych wartości europejskich, opartych na wzajemnym szacunku. Od tego czasu Bruksela, szczególnie ta Izba, staje się podłym, zarozumiałym klubem organizującym polowania na czarownicę. A jak ktoś się temu przeciwstawi, tak jak my, to zaczyna się go szantażować sankcjami i atakami. Stoimy na stanowisku, że Unia Europejska może być z poszanowaniem dla różnic i należy powstrzymać te hańbiące ataki tak na Węgry, jak i na Polskę. Dziękuję bardzo Europosłowi Hidvegi. A teraz głos zabierze
komisarz Reinders z tytułem reakcji. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie podziękować za tę debatę, która została wpisana na program obrad. Zgodnie z artykułem 7 ta procedura powinna zostać również na porządku obrad Rady, dopóki przyczyny istnieją. Mamy nadzieję, że uda nam się poprowadzić dalej dyskusję na temat krytycznych punktów. I chcemy również dalej naciskać politycznie. Komisja jest gotowa na przekazywanie do Rady wszystkich elementów potrzebnych do dyskusji. Jesteśmy gotowi, żeby wykorzystać wszystkie instrumenty, jakie są do naszej dyspozycji. Słuchałem tutaj różnych uwag dotyczących organizacji procedury naruszenia. W moim portfolio mamy więcej możliwości, więcej zainicjowanych procedur naruszenia niż kiedykolwiek. Niestety, chciałbym jednak podkreślić, że jeśli chodzi o praworządność, wiem, że chcemy tej praworządności i w ramach tej praworządności zaczęliśmy więcej procedur niż kiedykolwiek. Wiemy, że mamy różne elementy, takie jak warunkowość i tak dalej, plany odbudowy i rozwoju. I słyszeliśmy też o tym, co mówili Węgrzy na temat ich własnego krajowego planu odbudowy i nie zgodziliśmy się z tym. Słyszałem różnych uwag, również tych dotyczących wojny w Ukrainie. Od 24 lutego oczywiście komisja, jak i wszystkie instytucje i państwa członkowskie musiały zareagować sankcjami, wsparciem, solidarnością dotyczącą wszystkich państw członkowskich, gdzie napływają uchodźcy. I wyraziliśmy naszą solidarność nie tylko z Ukrainą, ale również z państwami, na których tereny napływa duża liczba uchodźców. Chciałbym jednak powiedzieć bardzo jasno, ponieważ każemy Rosji, żeby respektowała prawa międzynarodowego, musimy również wykonać pracę domową własną w Unii Europejskiej. Nie może być u nas jakiegokolwiek łamania praworządności. Musimy być bardzo uważni na to, jak funkcjonuje porządek demokratyczny w Unii Demokratycznej Europejskiej, jeśli chcemy napominać choćby Rosję. Jeśli będziemy mieli nasze własne problemy, trudno nam będzie działać efektywnie. Dlatego bardzo dziękuję za Państwa uwagę i za tak liczny udział w debacie na temat praworządności. Dziękuję. Dziękuję, panie komisarzu. Termin składania poprawek do tej rezolucji upływa dzisiaj, a w czwartek będziemy głosować nad tą rezolucją. Teraz przechodzimy do sesji głosowania.